Związek Kurpiów, 2022 rok. Antoine de Saint-Exupéry. Mały książę przetłumaczony na kurpiowski. Mały księć po kurpsiosku. Czytają Krystyna Łaszczych i Mirosław Grzyb. Rozdział 16. Siódmą planetą była Ziania. Ziania jest planetą nie byle jaką. Żyje na niej 111 królów, nie rachując królów murzyńskich, 7000 geografów, 900 000 biznesmenów, 7,5 miliona psijaków, 311 milionów zarozumialców. Razem prawie 2 miliardy dużych ludziów. Żeby łatwiej woma było pojąć, jak zielga jest Ziania poziom wom, że jak jeszcze nie było elektryczności, to na wszystkich 6 kontynentach miał robota aż 462 511 latarników. Jak ktoś patrzał na to z daleca, to łobacuł coś pięknego. Rusanie się tej armii i latarników było podobne do baletu. Pierwsze rusali do roboty, latarniki z Nowej Zelandii i Australii, które potem szli spać. Potem do końca szli latarniki z Chinów i Syberii. Oni też po jakimś czasie gdzieś się chowali. W ten czas przychodziła kolej na latarników z Rosji i z Indiów. Potem Afryki i Europy. Po nich te z Ameryki Południowej. Na koniec przychodziła tura latarników z Ameryki Północnej. I nigdy nikt nie pomylił kolejki. To było piękne. Tłumaczenie na kurpiowski. Irena Bachmura, Zofia Bogdańska, Leszek Czyż, Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb, Krystyna Łaszczych, Milena Nalewajk, Krystyna Opalach-Olender, Anna Raskolnikow, Danuta Staszewska. Opracowano na podstawie przykładu z języka angielskiego i francuskiego tłumaczki Agaty Kozak dla Internetowej Biblioteki Wolne Lektury. Kierownik zespołu i koordynator Mirosław Grzyb. Korekta Irena Bachmura, Leszek Czyż, Krystyna Łaszczych. Redaktorka Iwona Choroszewska-Zyśk. Opracowanie kolorystyczne i graficzne ilustracji, projekt okładki, skład Bartosz Duda, biartek.pl. Mały ksiądz po kurpsiowsku, wydany w 2022 roku przez Związek Kurpiów.